Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie, kolejne wydanie Piwnych Okazji. Zaczynamy od Tesco Werta do 27 stycznia. Tutaj piwa z browaru Bojanowo, Rewolta, browaru Trzech Kumpli i innych beczek 6,99 za butelkę, różne rodzaje. To czeka na nas w Tesco. My już przechodzimy do Carrefoura, oferta do 31 stycznia. Tutaj różne piwa z browaru Fortuna, warianty smakowe za 3,99, a także piwa z browaru Staropolskiego, różne rodzaje w cenie od 3,29 zł. To tyle jeśli chodzi o Carrefour. My już przechodzimy do Intermarché, oferta do 25 stycznia. Tutaj z okazji Dnia Dziadka akurat zestaw ze szkłem z browaru Jan Olbracht 39,99, a także zestaw porterów chyba z browaru Cormoran 49,99, dwie butelki plus szkło degustacyjne. Opuszczamy Intermarché i jesteśmy już na gali nagród PSPD. Do 31 stycznia można głosować. Proszę oczywiście na głosy na mnie w kategorii bloger roku. Tutaj otrzymałem nominację, formularz do głosowania w opisie filmu. Z góry dzięki. Wracamy do Piwnych Okazji. Dino do 26 stycznia. Weź 11, zapłać za 10. Na piwa butelkowe to nadal obowiązuje. Oprócz tego dwa zestawy. Stary browar Kościerzyna i Połczyńskie 16,99 po 6 piw w zestawach. Opuszczamy Dino. Jesteśmy w Polomarkecie, oferta do 26 stycznia. Tutaj piwa z serii Comes, Barley Wine, Porter Malinowy i Porter Bałtycki Klasyczny 6,99, cena z polokartą. Oprócz tego Fortuna, czarne Whisky Wood 4,49 za butelkę. To tyle w Polomarkecie. My już przechodzimy do Aldiego, oferta 22-23 stycznia, czyli piątko, sobota. Połczyńskie bezglutenowe 3,49, Bionus American Pale Ale 5,99, a także czteropak puszkowy Radowara 9,99 za 4 puszki. Wychodzimy z Aldiego, przechodzimy do Lidla, oferta 21-23 stycznia. Tutaj Bojan Ciacho, czyli Pastry Stout z browaru Bojanowo, wraca do Lidla w cenie 5,99 zł. To tyle jeśli chodzi o Lidl. My przechodzimy do Biedronki. W Biedronce do 27 stycznia piwa regionalne. Bojan Toporek 3,99, Sowie Jasne Pełne 5,99, piwo Supraskie 4,99, piwo Jasne z manufaktury Jabłonowa 3,49, naturalne z Kowala 4,49, lager z Kościerzyny 2,99, 3,99 Raciborskie Rżnięte, 4,99 Grzaniec z Raciborza. I dalej piwo Jasne z browaru Cormoran 4,99, czarne z Fortuny 3,99, piwo Pils Warlach z browaru w Grybowie 3,49, zwierzyniec Pils 2,49, tęczynek Pils 3,49, piwo miodowe 4,99, to jest chyba browar Błonie, ale nie jestem pewien. Dalej mamy chmielowego lagera z Miłosławia 3,69, z duńskiego lagera z browaru Staropolskiego za 3,99 i na sam koniec cydr Ciderin 9,99 za butelkę 0,75. Chyba dzisiaj w pewnym sensie Biedronka rozbiła bank, jeśli chodzi o to wydanie Piwnych Okazji. Piwa regionalne też z takimi troszkę kraftowymi smaczkami. Myślę, że w tym bardzo rozbudowanym wydaniu Piwnych Okazji każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję także z góry za wszystkie głosy, które zostaną oddane, mam nadzieję, na mnie w plebiscycie PSPD. Przypomnę, jestem nominowany w kategorii bloger roku. Link do głosowania znajduje się w opisie filmu. Serdecznie dzięki, serdecznie dziękuję za uwagę. To wydanie Piwnych Okazji dobiega końca. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!